Człowiek jest istotą społeczną, ponieważ do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania potrzebuje innych ludzi. Budowanie sieci kontaktów za pomocą podtrzymywania relacji z osobami z naszego otoczenia oraz udzielanie sobie porad i wsparcia tworzy networking. Budując sieć networkingową, korzystamy z posiadanych przez nas kontaktów. Nasze kontakty możemy podzielić na kontakty indywidualne i grupowe. Można wśród nich wyróżnić krewnych, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników, znajomych, nauczycieli i wykładowców. Do kręgu naszych kontaktów możemy włączyć izby gospodarcze, kluby biznesu, stowarzyszenia branżowe, fundacje i organizacje charytatywne, polityczne, sportowe. Krąg osobisty tworzą osoby, z którymi znajdujemy się w bardzo bliskich relacjach. W wielu przypadkach łączą nas więzy krwi. Jesteśmy z nimi związani emocjonalnie, mamy częsty i zażyły kontakt. Jest to nasza rodzina i przyjaciele. Krąg towarzyski to krąg osób poznawanych w trakcie aktywności edukacyjno-zawodowej. To także osoby poznane w trakcie naszego czasu wolnego. Czasami są to znajomi naszych znajomych. Krąg zawodowo-biznesowy to krąg tworzony przez naszych współpracowników, kontrahentów, klientów, partnerów biznesowych, doradców, księgowych. Zbudowany jest w większości z osób, z którymi łączy nas relacja służbowa. Pamiętajmy, że rozmiary sieci kontaktów rozmaitych osób mogą się różnić. Każdy z nas zna około 250 osób. Umiejętność budowania sieci kontaktów jest bardzo ważna. Dlatego powinniśmy znać zasady prawidłowej kolejności powitania, przedstawiania czy zajmowania miejsc poszczególnych osób. Rządzi tym zasada precedencji. W biznesie podstawą jest ranga i status, a nie płeć i wiek. Jest to różnica między etykietą biznesu a etykietą towarzyską. Przy powitaniu pierwsza kłania się osoba zajmująca niższe stanowisko, ale jako pierwsza rękę wyciąga osoba wyższa rangą. W przypadku, gdy witają się osoby na równych stanowiskach, zaczynają obowiązywać zasady etykiety towarzyskiej. Osoba niższa rangą kłania się pierwsza, mówi dzień dobry, skinie głową, ale wyższa rangą jako pierwsza wyciąga rękę do przywitania. Pamiętaj, że przedstawiając sobie ludzi, jako pierwszą przedstawiamy osobę niższą rangą, czyli przykładowo prezesowi pracownika lub osobie publicznej, znanej, osobę niepubliczną. Znajomość zasad networkingu pomoże Ci w codziennej współpracy i budowaniu kontaktów zawodowych. Wpłynie też pozytywnie na atmosferę panującą w Twojej pracy.